Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj mamy dla Was stojak serwisowy do rowerów. Zakupiony w Lidlu, marka Crivit. Zapraszamy serdecznie. Nasi drodzy oglądacze, dzisiaj mamy w końcu coś, do czego zakupu przymierzaliśmy się od dłuższego czasu. Nic chyba bardziej mnie irytuje niż naprawianie roweru na kolanach w piwnicy. Ale mieliśmy tyle szczęścia w tych zakupach, że to nie my kupiliśmy, tylko mamy po raz kolejny. Od szwagra. Od szwagra. A już teraz, słuchaj, w promocji zostaniesz też moim szwagrem. Niech będzie. Nie, jest nóweczka, nigdy nie odpakowana. Zaraz ją sobie elegancko odfoliujemy. Zobaczycie, jak to wygląda. Zakupione w Lidlu w tym tygodniu około 140 zł koszt zakupu. Otwieramy, bo sam jestem ciekawy. Ja tak samo. Bo wygląda kozacko. No wygląda kozacko i opinie w internecie są, że jest kozacki. Także zapraszamy. Do dzieła. Zafoliowany elegancko ze wszystkich stron. Jeszcze. Dwóch do otwierania kartoników. Trzeba się dzielić pracą, trzeba szanować robotę. Ja jak mam taką ochotę mocno popracować, to idę w kąt, siadam i czekam, aż mi przejdzie. Dobra, nie słyszałem tego. Dobra, zafoliowany uchwyt. Wyciągamy stojak. Wyciągaj, ja Ci będę podawał, a Ty od razu opowiadaj wszystko. Cztery nogi. No, to wielkie. No wielkie, wielkie. Wiesz co? Chyba się nie zmieścimy. Może wypakujmy zawartość kartonu. Na razie rozpakujmy i teraz go pokażemy w całości. Tak, jak będziemy go montować. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze jedną jakąś poprzeczkę do czegoś. To jest, podejrzewam, pojemniczek na narzędzia, na jakieś tam śrubki TP, śrubokręty. Tak, podobno miał być z jakimś uchwytem magnetycznym. Zobaczymy, czy jest z uchwytem magnetycznym. I tutaj mamy... Wydaje mi się, że to jest uchwyt. Dobra. Tak, przedłużenie. I to jest wszystko z kartonu. Tak jest. Zobaczcie sami, w kartonie nie ma nic więcej, jest tylko kawałek papieru. Tak, dobra. Odkładamy na dół. I co robimy? I ładujemy tutaj naszą zabawkę. Cztery nogi, słuchajcie, naprawdę szok. Stópki trzeba niestety wyprostować. Poczekaj. Momencik, przestawimy kamerę, żeby lepiej wszyscy widzieli. Dobrze. Widzimy się za chwilkę. Wielkie, tak jak się masz, ja myślałem, że mamy duży stół. Okazało się, że nie bardzo. Nie mieści się. Nie, przy pełnym rozłożeniu się nie mieści tutaj. Poczekaj, Jacku, poczekaj, rozłóż go, Żeby widzą, żeby wiedzieli. 150. Rozstaw nóżek, 150. No to nie jest. 1,5 metra. Sporo. No ale też... Środek ciężkości roweru powoduje, że inaczej tego nie można zrobić. Tak. Ale my sobie na chwilę podniesiemy do góry. Tak. Tutaj są takie specjalne przytłoczenia, które są ogranicznikiem jakby do tego miejsca, do którego trzeba rozłożyć, żeby zabezpieczyć i żeby się to nam nie rozjeżdżało. Nóżki rozstawiane, stopy. Tak jest. Fajne są, bo jak jest krzywo czy coś, to nie ma z tym problemu. Ostrożnie, tak. Można to trochę zwinąć. Skręcić, żeby lepiej łapało. Ok, stoi, jest stabilny. Góra. Wkładamy. Może Jacku, zróbmy tak, że widzowie już widzieli nóżki, to może postawmy sobie go tutaj, tak, że będziemy mieli... co musisz popatrzeć? Tak jest. W tym miejscu. Jest ok. I wtedy możemy sobie rozłożyć na całość, tak jak być powinno. O. Łapiemy, złapaliśmy przytłoczenie, jest ok. Jest kolejna część, rurka, którą ma też tutaj wytłoczenie i oznaczenie na czerwono. To jest maksymalne jego wyciągnięcie, dotąd można... Wyciągać, wchodzi dosyć ciasno. Tak, dotąd najwyżej można wyciągnąć, dalej już producent nie zezwala. Okej. Może być niżej tylko, co nie? To ściągniemy sobie tak, żeby nam było wygodniej. Dobra. Zobaczmy, co mamy dalej, bo może jeszcze będzie trzeba wyciągnąć. Jest dosyć stabilne. Naprawdę. co to jest. Jeśli dobrze mniemam, a przypuszczam, że tak, to to pewnie jest uchwyt do zabezpieczenia kierownicy. Ale to zaraz pewnie będziemy musieli schować dumę do kieszeni i zajrzeć do instrukcji. Podejrzewam, że to jest tutaj, co nie? Tak. Odkręcamy. Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to jest bardzo porządnie wykonany. Nie jest z takich materiałów, nazwijmy to kiczowatych, że widać, że tanizna, chińszczyzna czy coś. Nie, tutaj akurat rurki są grube, masywne, cały sprzęt jest tak porządnie, powiem ci ty, no konkretny sprzęcik. No, konkretny. Wygląda jak taki naprawdę pro sprzęt, kurde, z jakiegoś, kurde, specjalistycznego warsztatu. Fajne jest to, że jak sobie zaciśniemy tą szczękę, ją oczywiście możemy dokręcić pod rozstaw, jaki potrzebujemy, to później możemy sobie obracać rower. Tak, bo to jest cała filozofia tego, że tu możemy sobie przekręcać cały rower. Tak, to jest jakiś rodzaj gumy z plastikiem, bo to nie jest taka typowa guma. Nie. Także fajnie, bo nie będzie się nam ślizgać. Raz i nie niszczyć lakieru. No, tak, rzeczywiście jest tutaj, słuchajcie, kawałek magnesu. Na podstawce, tutaj do śrubek, tak? Tak. Podstawka jest montowana, Jacku? Podstawka jest montowana w ten sposób, czyli pewnie na zasadzie takiej, jak ci wygodnie, pod uchwytem. Mamy, podstawka jest dwuczęściowa, mamy jedną część, druga część jest zabezpieczeniem i wkręcamy sobie dwie śruby, do których dostaliśmy kluczyk. Ampulowe? Tak jest. Jedna rzecz, która mi się teraz nie podoba, ale to tylko moje takie zdanie, to jak już zrobili wszędzie na ładne niebieskie zamknięcia szybkiego montażu, to mogli to już tak zrobić, cenę? No, zwłaszcza, że przecież kurczę... Co chwilę będzie trzeba opuścić wyżej, niżej cenę. No. Trzeba ampulami, już mogliby to zrobić tak jak tą rurkę. Teraz zobaczymy. Tak, zaczyna łapać. A paski nie idą pod spód? Paski idą do tego, bo to jest uchwyt, tak jak myślałem, to jest uchwyt do zabezpieczenia kierownicy, żeby się nam nie gibało przednie koło w trakcie naprawy. Aha, i to są paski do tego, tak? Tak. Jeden na jedną stronę, drugi na drugą. Szwagier nam sprawił zabawkę. Dobrze. I teraz tak, zgodnie z instrukcją... Roweru nie posiadamy, dlatego wam nie pokażemy, jak to wygląda z rowerem. Ale chcieliśmy, żebyście zobaczyli sam stojak, żebyśmy mogli o nim coś powiedzieć, żebyście, jak jesteście zainteresowani kupnem, czy warto, czy nie wydać te niecałe 140 zł. Ja już widzę, że warto. No warto. Tutaj zakładamy sobie taką gumową obejmę, która powoduje, że to nam się trzyma i tą drugą na kierownicę, dzięki temu przednie koło nam nie skręca na boki i możemy sobie swobodnie, tak jak rower mamy zamontowany, naprawiać. To się rozkręca. Zaraz zobaczymy, na jaką długość. Tu jest ograniczenie. Tak, także dosyć sporo. Może można się swobodnie pobawić. Nawet przy dużym rowerze. Tak. Teraz może zmierzmy stojak, wyciągnijmy do... Zaraz go postawimy, tylko że takiego ściągniętego do pozycji minimalnej, postawimy go na stół i pokażemy wam go z bliska. Zmierzymy, na jaką wysokość można go maksymalnie podnieść. Do uchwytu zmierzę. 190 środek uchwytu. No to już rozsądnie. Bo to już można sobie, tak, to już można sobie swobodnie posiedzieć przy kołach, przy żółtkach. Tak, czyli idealnie zakładamy, że tu rower jest montowany tutaj, czyli koło gdzieś by było mniej więcej przyrzutki w tym miejscu. Czyli idealnie na wysokości. Tak, swobodnie można sobie pracować. Tak, tak, tak. Stoliczek. stoliczek jest na instrukcji pokazany, że jest na tej wysokości, na tej czarnej rurce, ale ja myślę, że do potrzeb spokojnie można by było na to szaro zamontować też, bez problemów. I ja też potrzebuję hiperprofesjonalne śrubokręty. Ma tutaj uchwyty, na jakieś śrubokręty, klucze, spod, jest jakiś uchwyt na wnęki, na jakieś nakrętki, śrubki. Fajnie. Naprawdę fajna zabawka. Magnetyczne to na jakieś śrubki, żeby się nie zgubiły, jakieś bardzo mega ważne, cenne. Spoko. Dobra, porządkujemy blat, postawimy go na blat, pokażemy wam teraz z bliska, jak on wygląda. Twoje zdanie? Co o tym myślisz? Super sprawa, naprawdę. Ja jestem po raz kolejny zaskoczony. Lidl. Całe życie stawiałem, że wiesz, takie miał człowiek zakodowane, że te supermarkety to po prostu wiesz, szajs chiński, nic nie warte. Ty, no, nie wiem, kurde, goście postawili na jakość trochę w tym Lidlu. Tak, waży to trochę. Nie jest to jakaś chińska zabawka z cienkiego materiału. Kurczę, te płaskowniki mają, które są tutaj na wzmocnienie. Trójki? Trójki. Rurki wczuć. Jedna ważna rzecz, żebyście zaraz też, żeby nam nie zarzucił, że jesteśmy sponsorowani przez Lidla. Nie, w żadnym wypadku, co nie? No nie. Za mali jesteśmy, tak, żeby w ogóle ktoś z takiej marki przyszedł do nas. Zwłaszcza, że mają swoich fanów wszędzie. Natomiast, tak zupełnie szczerze, powiem wam, że tak, wykonanie jest super, czuć wagowo, że to jest ok. Kurczę, to są jakieś takie przemyślane detale, tak jak zaślepki tych rurek z góry, żeby ci gdzieś tam nic nie wpadło. Naprawdę wszystko jest dobrze przemyślane. To jak można mocować do podłogi, czyli jak ktoś to chce używać jako w warsztacie, mieć swój taki waszek, można go zakołkować, ma tutaj otwory w stopach. Tak, to będziecie widzieć na zbliżeniu. Można przytwierdzić do podłogi, żeby on był stabilny. No, rewelacja, powiem. Nie wiem, jak wyglądają mega profesjonalne takie stojaki. Podejrzewam, że mają jakieś obrotowe, że można sobie lekko obracać czy coś, ale na zaletnione. Ale tutaj też teoretycznie można, tak? Przekręcać tą śrubę. No, tak. Możesz sobie obracać jak najbardziej, proszę. Wszystko się zgadza, tylko wiesz... Pewnie tam mogą mieć wszędzie jakieś szybko złącza, coś. Tak. Powiem tak, za te pieniądze, jeżeli ktoś się zastanawia, to nawet się nie zastanawiajcie, warto. Jest kurde ekstra. Ja jako laik, co chodzi o rowery, stwierdzam, że jest ekstra. Zaczyna się wiosna, tak na dobrą sprawę. Przychodzą już wyższe temperatury, czas odkurzyć rowery. Świetna rzecz, jeśli chcecie przy nich trochę podłubać. Polecamy. Bez dwóch zdań. I zapraszamy na nasz kanał Milion Pomysłów na Minutę. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.